Już w piątek emocje związane z rywalizacją w T-Mobile Ekstraklasie wrócą na Inea Stadion ze zdwojoną siłą. Lech Poznań meczem z Wisłą Kraków, będącą aktualnie w kryzysie, rozpocznie rywalizację w grupie mistrzowskiej. Warto dodać, że kibice, którzy na co dzień zasiadają na tej trybunie, którą widzą Państwo za moimi plecami, tym razem na nią nie wejdą, ponieważ wojewoda wielkopolski postanowił zamknąć kocioł, każąc jednocześnie kibiców za odpalenie środków pirotechnicznych podczas meczu z Jagiellonią Białystok. Mamy jednak dla kibiców dobrą informację. Co prawda druga trybuna będzie zamknięta, ale pozostałe trybuny na Inea Stadionie pozostaną otwarte, a przebukowanie biletów to żaden problem. Przypomnijmy, że decyzją wojewody zamknięta została nie tylko druga trybuna, ale również sektor gości. Z tym, że kibice Wisły Kraków od jakiegoś czasu i tak nie jeżdżą na wyjazdowe mecze swojej drużyny. W tym przypadku poszkodowanych zatem nie będzie. A w przypadku kibiców z kotła, klub robi wszystko, by mimo decyzji wojewody zobaczyli oni mecz z Białą Gwiazdą. Klubowi zakazano też dokonywania działań mających na celu przeniesienie kotła w inne miejsce i na stadionu, ale też w dniu dzisiejszym policja została poinformowana przez przedstawicieli klubu o funkcjonalności, jaką posiadają karnety i bilety, a jest to możliwość przeniesienia swojego miejsca z dowolnego miejsca stadionu na dowolnie inne wybrane miejsce na stadionie. I dlatego, jeśli kibice, którzy zajmowali miejsca w kotle, od roku mogą zmieniać swoje miejsce w ramach strefy C bezpłatnie, natomiast jeżeli przenosiliby swoje miejsce na przykład do strefy B, zapłaciliby za to 7 zł, a do strefy A 15 zł. Taka funkcjonalność w karnecie funkcjonuje już od bardzo dawna, ale idąc za oczekiwaniami też naszych kibiców, poszerzyliśmy strefę C na trybunie Białasa, czyli na trybunie numer 4, o sektory buforowe. To działanie w porozumieniu z naszym sponsorem, firmą STS, której baner reklamowy znajdował się właśnie na tym sektorze buforowym i właśnie tam również można bezpłatnie przenosić swoje miejsca z kotła właśnie na trybunę numer 4, trybunę imienia Białasa. My już od wczoraj tak naprawdę zauważamy, że nasi kibice zmieniają miejsce. Niektórzy kibice po prostu znali już tę funkcjonalność, pamiętali o niej, innym może trzeba było delikatnie o tym przypomnieć, ale rzeczywiście jest tak, że od wczoraj notujemy wzrost zainteresowania przeniesieniem swojego miejsca na mecz Lech Poznań-Wisła Kraków. Najczęściej są to przenosiny ze strefy C do strefy C znajdującej się po przeciwległej stronie Inea Stadionu, ale też widać ruch w kierunku strefy B czy A.